Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić przepyszne jagodzianki z kruszonką. W zeszłym roku na moim kanale pojawił już się przepis na jagodzianki z lukrem, ale teraz do Was przychodzę z nieco zmodyfikowaną wersją, aby ciasto było jeszcze bardziej aksamitne i pełne jagód. Do 30 g drożdży dodajemy 80 g cukru i trochę mleka ze wcześniej odmierzonych 250 ml. Dodajemy łyżkę mąki i całe mieszamy, aby nie było grudek. Rozczyn odstawiamy na 15 minut do wrośnięcia. Do 550 g mąki dodajemy wyrośnięty rozczyn oraz pozostałe mleko. Cztery żółtka i pół łyżeczki soli. Na koniec dodajemy 100 g masła i ciasto zaczynamy zagniatać. W trakcie możemy odrobinę podsypywać mąką, aby się nie przyklejało do boków misy miksera, bądź do rąk, jeżeli wyrabiamy je ręcznie. Takie ciasto powinniśmy wyrabiać przez mniej więcej 10-15 minut. Po tym czasie obsypujemy ciasto mąką od góry i od dołu, tak aby zrobić kulę. Dzięki temu nie przyklei się nam do misy. Od góry jeszcze opruszymy mąką i odstawiamy je do wyrośnięcia, przykrywając szmatką na mniej więcej 1,5 godziny. Gdy wyrośnie, możemy przygotować sobie kruszonkę. 150 g mąki, 100 g masła oraz 100 g cukru mieszamy ze sobą dokładnie za pomocą łyżki, a następnie wyrabiamy ręcznie. Gdy kruszonka jest gotowa, przygotowujemy jagody. Do 800 g jagód dodajemy 3 czubate łyżki mąki ziemniaczanej oraz 8 łyżek cukru. Jagody z mąką i cukrem mieszamy. Ciasto wyjmujemy z miski, chwilę zagniatamy i dzielimy na jagodzianki. Ja zrobiłam z tej ilości 15. Każdy kawałek zawijamy ładnie w kuleczkę. I gdy mamy już poporcjowane nasze jagodzianki, bierzemy taką kuleczkę, podsypujemy ją mąką i rozwałkowujemy na bardzo cienki placek. Ja zawsze brzegi robię nieco cieńsze, żeby potem po włożeniu jagód to ciasto na spodzie nie było takie grube.
i nadziewamy jagodzianki około 2 łyżkami jagód. I zwijamy całość, trzeba je bardzo dobrze zalepić. I uformowałam je w okrągły kształt. Zlepioną część jagodzianki układamy do dołu. Następnie smarujemy je żółtkiem wymieszanym z 2 łyżkami mleka. Bardzo dokładnie, tak aby przylepiła się do niego kruszonka. I posypujemy obficie przygotowaną wcześniej kruszonką. Po wyjęciu z piekarnika jagodzianki puszczą trochę soku, więc od razu przełóżcie je na czysty papier do pieczenia, aby nie zwilgotniały. Po przystygnięciu jagodzianki można już jeść. Są naprawdę mięciutkie i pełne jagód. Koniecznie musicie ich spróbować i napisać w komentarzu, jak Wam wyszły. Smacznego!